przygotowaliśmy program rozbudowy infrastruktury sportowej w mieście. Przy ulicy Północnej, obok powstającego stadionu, miałoby powstać takie centrum piłkarskie, które nawiązywałoby do już istniejącego centrum przy ulicy Północnej. Tam są boiska, na których dzieci ćwiczą, tych boisk troszeczkę brakuje. Chcielibyśmy zbudować więcej takich boisk treningowych, również z pełnowymiarowym boiskiem pokrytym halą namiotową z podgrzewaną murawą. Byłoby to bardzo nowoczesne rozwiązanie. Mielibyśmy w ten sposób jeden z najlepszych ośrodków treningowych w Polsce i towarzyszyłby on stadionowi piłkarskiemu, który powstaje obok. Mamy ogromny deficyt boisk piłkarskich pełnowymiarowych, a tylko i wyłącznie takie mogą służyć profesjonalnemu rozwojowi młodych piłkarzy. W Opolu wielu takich młodych adeptów już dziś biega po boiskach, ale mamy długofalową perspektywę na to, żeby takich zawodników było dużo więcej, żeby Odra Opole szkoliła dużo lepiej niż szkoli dotychczas. Chcemy w tym kierunku mocno się rozwijać. Chcemy, żeby Opole było miastem, w którym najlepsi mieszkańcy miasta i najlepsi piłkarze młodzi z regionu mogą się rozwijać i stwarzając takie warunki, to jest podstawa właśnie, żeby stworzyć takie warunki, no, ponieważ inaczej ci najlepsi będą zwyczajnie nam uciekać do ośrodków, gdzie takie warunki są stworzone. Projekt jest przewidywany do realizacji na 9 hektarach. 3 pełnowymiarowe boiska, z tym jedno boisko w hali pneumatycznej, dodatkowo 3 boiska typu Orlik, 4 korty tenisowe, boisko do koszykówki, miejsce do trenowania bramkarzy oraz do squasha. Oprócz tego budynek usługowy, w którym również będą szatnie, pomieszczenia dla trenerów, toalety i tym podobnie. Przewidujemy też tam wykonanie ścieżki rowerowej plus ścieżki do biegania, placu zabaw dla dzieci, także wszystkich na pewno będziemy wtedy zapraszać do korzystania. Chcielibyśmy się starać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Część samorządów miejskich takie dofinansowanie, takie bazy sportowe otrzymało, więc liczymy, że być może i nam by się udało w ten sposób odciążyć finansowanie całego projektu, który szacujemy na około 30-35 milionów złotych.